były uwieńczeniem ciężkiej pracy rolnika, mającej za zadanie zapewnić w domach chleb z najpiękniejszych kłosów zboża, przeważnie żyta, witowieniec. Nieśli go żeńcy do gospodarza. W domu gospodarza odbywał się poczęstunek przy suto zastawionym stole, a sam gospodarz tańczył ze wszystkimi żniwierkami. W ten sposób dziękowano Bogu i ludziom. Cieszono się, nie narzekano. Najbardziej rozpowszechniane pożywienie ludzi, symbol wszystkich potrzeb życiowych. Chleb zajmuje po dzień dzisiejszy na stole honorowe miejsce. Szczególnie miłych gości oraz nowożeńców wita się u nas chlebem i solą na znak przyjaźni i szacunku. Chleb jest symbolem ludzkiej pracy i znoju.